Witam Was serdecznie. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelskiego tankmodels.pl. Długo oczekiwany przez Was unboxing kolejnego modelu samochodu ciężarowego Ural. Z tym, że w tej chwili jest to model z wyrzutnią rakiet Grad BM21. Jest to model oczywiście plastikowy w skali 1,72, wykonany przez rosyjską firmę Zvezda, jeden z nowszych ich modeli. Ten model ukrywa się pod numerem 5051, sam Ural ukrywa się pod numerem 5050. Tak prezentuje się pudełko. Jak już poprzednio też mówiłem, jest to pancernie wykonane pudło. A zaraz ci, co nie oglądali samego unboxingu Urala, no to przekonają się na Uralu z wyrzutnią Grad BM21. Tu jest ciekawa jedna rzecz. Sprawdzając w internecie, w te wyrzutnie, dokładnie w ten model, Urala z wyrzutnią właśnie BM21, było wyposażone również Wojsko Polskie. Nie wiem, czy do chwili obecnej znajdują się na stanie Wojska Polskiego te samochody, czy zostały już zastąpione innymi zestawami wyrzutni rakiet, na przykład już natowskimi, tak? Z tyłu mamy rzuty zdjęcia sklejonego modelu i widzimy, że mamy zaślepione prowadnice wyrzutni, jak i również możemy je wykonać otwarte. Czyli bardzo ciekawie też model można wykonać w wersji transportowej lub bojowej. Bardzo precyzyjnie sam Ural jest wykonany. Ci, co oglądali właśnie unboxing Urala, no to wiedzą o tym. A teraz obejrzymy sobie Urala w wersji właśnie mobilnej wyrzutni rakiet. I przechodzimy do unboxingu. Wszystkie modele z Zvezdy są pozaklejane. No, klienci, którzy dostaną, zakupią ten na przykład model w moim sklepie, to mogą się spodziewać, że będzie otwarte, rozklejone. No niestety, ale coś za coś. Jeżeli model nie trafia do mnie, no to będzie w stanie praktycznie nienaruszonym, dziewiczym, prawie że do Was dostarczono. Pancernie pakowany model, tak jak już wielokrotnie o tym wspominałem. Z opakowania z miękkiego kartonu wyjmujemy pudło kartonowe, sztywne, które prezentuje się w ten sposób. Nie jest to aktualnie trendy firma, no ze względu na zaistniałą sytuację, ale w świecie modelarskim te modele są jednak przez modelarzy pożądane ze względu na wykonaną jakość tych modeli. Jest ona naprawdę bardzo wysoka. No i jest to godna uwagi firma. Mam nadzieję, że sytuacja niedługo się zmieni na niekorzyść, powiedzmy, sponsora tej firmy. Tak mamy teraz zapakowane, mamy trzy ramki. I tu mamy dokładnie części wyrzutni rakiet Grada samego, jak i również, tak, tutaj posłuchajcie, jest praktycznie wszystko z Gradem związane. Są też elementy kabiny silnika, czyli są mieszanka, czyli to jest to kompletnie nowa ramka, a nawet ramki, tu są dwie ramki w tej folii. A tu mamy pozostałe elementy, czyli tutaj oni, posłuchajcie, Zvezda nie bawi się w takie wycinanki, tylko robią konkretnie do danego modelu, są ramki wykonane i myślę, że to dużo estetyczniej wychodzi. Ale nie jest to ekonomiczne. Tu mamy trzecią ramkę. Mamy oczywiście też woreczek z oponami. No, opony są naprawdę bardzo ładnie przez nich wykonane. Więc tak powiem Wam, odpadają tutaj
żywiczne na przykład koła, wymiana na żywiczne koła z Balatonu. No i tak jak już mówiłem poprzednio, niestety ICE-owski wariant Grada, jak i również klasycznego Urala od ICE-u, no niestety powinien już przejść do Lamusa. No i jest torebka oczywiście z kalkomaniami. I teraz tak, od papieru lecimy. Czyli mamy załatwioną, po prostu opakowanie jest naprawdę rewelacyjne. No i tu mamy schematy malowania oraz gdzie i jakie kalkomanie mamy nakleić. Oczywiście wszystkie samochody są w malowaniu radziecko-rosyjskim, ale pamiętajcie, że armia ukraińska również posiada, może posiadała ten samochód na wyposażeniu swojego wojska. W jakiej ilości, czy one jeszcze są, nie wiem. Ciężko mi jest na ten temat powiedzieć. Tutaj proszę bardzo zwróćcie uwagę, że Zvezda ma własne zestawy farb i również poleca tutaj farby firmy Tamiya. Dwa warianty malowania, całkowicie zielony, taki bardziej powiedzmy to jest wersja paradna, czyli na defiladę, a tu mamy bardziej taki bojowy i też mamy dwa rodzaje, posłuchajcie, mam takie odczucie, że tu są jeden kamuflaż piaskowo-czarny, jak i również tego typu. Czy mamy coś tutaj? Czwarta gwardyjska dywizja pancerna. W każdym razie tu mamy w kamuflażu trójbarwnym. No i sama instrukcja. Standardowy format. Mamy raz, dwa, trzy w ramki, posłuchajcie, fajnie to jest raz, czyli mamy ramkę A, mamy ramkę B, ale to nie są te, które znajdują się też w Uralu, chociaż trzeba byłoby porównać, ale to już Wam pozostawiam, jak się zaopatrzycie w oba te modele, no to będziecie wiedzieli, czym ramki się różnią, to już do Was Wam pozostawiam. No i oczywiście standardowa ramka z oszkleniem do kabiny. Bardzo precyzyjnie wykonane są, powiem Wam, instrukcje z WSD. No i tu mamy etap sklejania samej wyrzutni. I wygląda to naprawdę bardzo profesjonalnie. Jest naprawdę jakość modeli tej firmy, jest rewelacyjna. Tu pamiętajcie, co mówiłem o tym silniku właśnie, ponieważ silnik jest osłonięty taką płytą, jak teraz samochody są osłaniane. I faktycznie sprawdzałem na zdjęciach, widziałem właśnie Urala, ponieważ to silnik jest okryty taką właśnie płytą w środku. A tutaj mamy właśnie silnik, sobie sklejamy, montujemy go do ramy. I powiem Wam, że naprawdę model wykonany jest na światowym poziomie. Rewelacyjnie wykonujące modele chińskie firmy nie powstydziłyby się na pewno w swoim katalogu tego modelu. To wszystko, jeżeli chodzi o instrukcję. Teraz zajrzymy sobie, to kółka omawialiśmy, siup tam. Duża strunowa torebeczka. Ta sama ramka z oszkleniem. Bardzo dobrze przezroczyste, klarowne oszklenie, bez żadnych takich, powiedzmy, jakichś zarysowań, nie zniekształca. Zresztą zaraz sobie weźmiemy kalkomanię. No i sami sobie, proszę bardzo. Bardzo dobrze widać numer tablicy z tablicy rejestracyjnej. A tak prezentują się, tak prezentuje się kalkomania. No i oczywiście, jeżeli znajdziecie zdjęcia aktualnie na wyposażeniu Urala właśnie z Gradem,
Możecie również wykonać go w wersji polskiej, jak i również w wersji ukraińskiej. Też są takie zdjęcia dostępne w internecie. A teraz przybliżamy kamerkę i zaczniemy od ramki B. Nie, to jest zupełnie inna ramka aniżeli B w poprzednim, tak mi się przynajmniej wydaje. Duża ramka z szarego matowego plastiku. Tak jak wspominałem poprzednio, jeżeli chodzi o mocowanie elementu, modelu do ramki, jest na tych cieniutkich takich bolcach. Nie powoduje to uszkodzenia elementu podczas wycinania. Detal, zero nadlewek jest przede wszystkim, tu nie ma żadnej nadlewki, więc jakość odlewu jest rewelacyjna. I właśnie tutaj mówię o tym mocowaniu, bo jest bardzo delikatne mocowanie tego na przykład elementu. Mimo to jednak bym zalecał tutaj ostrożność przy wycinaniu tego typu detalu tutaj do układu jezdnego. Ze względu na to, że te elementy potrafią pękać i tu trzeba bardzo ostre, cienkie cęgi, cążki, ewentualnie bardzo ostry, praktycznie nowy skalpel i powolutku wycinamy, żeby nie połamać elementu. Tu mamy lusterka. No i kolejny etap. Tutaj mamy felgi. O właśnie, i tu się różni. Mamy wnętrze szoferki. No i oglądamy sobie właśnie tutaj deskę rozdzielczą, która znajduje się w szoferce. Już mamy inną. I to robi naprawdę duże wrażenie, powiem wam, jak patrzę na te elementy. No, o kierownicy to już wspominałem, jest super zrobiona kierownica. A tak prezentują się elementy kabiny. To jest tył oczywiście szoferki, góra z charakterystycznymi lampkami, które są, malujemy w kolor, na kolor pomarańczowy. Tu mamy maskę, czyli klapę silnikową. Ponownie pokażę, bo może ktoś nie oglądał. Tak wygląda grill. To już jest ten nowy grill po modyfikacji, takich powiedzmy kosmetycznych zabiegach. Jeżeli chodzi o fason samej szoferki, taki niby ma być bardziej nowocześniejszy. No i powiem wam, to jest w ogóle bardzo nowy model Urale. Zwróćcie nawet tutaj uwagę. Ten model pojawił się w 2023 roku. Od drugiej strony, a i jedna rzecz, nie ma żadnych niedolewek, nadlewek. Widzicie, że wszystkie elementy są bardzo czysto wykonane. Detal, zwróćcie uwagę na te, tutaj na hak, na przykład na elementy pozostałe wyposażenia Urala, które są perfekcyjnie wykonane. No, niektóre, strach się nie bać niektórych rzeczy wycinać, trzeba będzie przy tym uważać, żeby po prostu nie uszkodzić ich. I to jest ramka, posłuchajcie, B. I ramką B się żegnamy, chowamy do torebki. I wpada nam druga torebka, już dużo większa, z dwoma ramkami. Jak alfabetycznie. Ramka A, proszę bardzo. No i tutaj na tej ramce, jak widzimy, mamy elementy właśnie szoferki, ramy, jak i również elementy już części elementów związanych z samą wyrzutnią grat. Tu mamy też drugą, posłuchajcie, tablicę kontrolną wewnątrz i tu by trzeba było sprawdzić w instrukcji, czy używamy tej, czy poprzedniej. Tutaj widzę, że mamy jakiś element do wklejenia, różni się ona.
No i tutaj w tym momencie trzeba uważać przy wklejaniu i sprawdzać numery i wklejać zgodnie z instrukcją. I tak prezentuje się detal. Rama jeszcze raz pokazuje, perfekcyjnie już wykonana. Elementy mocowania samej wyrzutni. Elementy, detale, które przyklejamy na samochodzie. I tak samo delikatne bardzo części, ale wszystkie delikatne części są bardzo, mają dobre ten delikatny uchwyt ramki. Nie jest to bardzo gruby jakiś element. Tu mamy resory. I tak z drugiej strony. I ostatnia ramka z samą wyrzutnią. To jest ramka B. O, B. Dobrze? I tak prezentują się elementy wyrzutni. Tu mamy zaślepione, zaślepione, zaślepione. I patrzymy sobie właśnie, że mamy otwory. A tu mamy tył. To coś się przyczepiło. Tak prezentuje się tył wyrzutni. Bardzo precyzyjnie jest to wszystko wykonane. Ale tak jak mówiłem, przy Uralu nie polecałbym tego modelu osobom, które początkują modelarstwem, ponieważ ten zestaw może sprawić problemy, szczególnie z ilością części, jak i również z małymi elementami. Moi mili, oczywiście model jest dostępny w moim sklepie. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Bohaterem dzisiejszego unboxingu była mobilna wyrzutnia rakiet na pojeździe, na samochodzie ciężarowym Ural Grad BM21. Jest to w tej chwili, powiem Wam, najlepszy model Grada dostępny na rynku od firmy Zvezda pod numerem 5051. Jeżeli podoba się Wam to, co robię, zapraszam do subowania, lajkowania, komentowania, jak i również wspierania kanału. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia, pozdrawiam.